Godzina 6:12, a ja witam was ten mroźny i szroniasty poranek 7 marca, który zaszronił skiby ziemi czarnej. A korzystając z okazji, że to 7 właśnie, to jest 8 marca, chciałbym złożyć bardzo serdeczne życzenia wszystkim paniom, dziewczynom i kobietom z okazji Dnia Kobiet. Jakie rzeźkie powietrze. Mamy, podejrzewam, słuchajcie, około 6-7 stopni. Tak jak widzicie, wszystko zaszronione, zmarznięte. Palimy sobie samochód. Ewelinę podrzucę na PKS-a, prawda? Do szkoły. Nie wiem, czy dzisiaj uda nam się zmienić. Zobaczcie, oleje tu mamy. Świty paliwa zmienię w dużym. Się. Tak, wiem, zaraz powiecie, mogłem zanieść do domu, byłoby cieplej, łatwiej by się lało i tak pewnie zrobię, bo nie będę teraz zmieniał o tej porze. Po prostu gdzieś jechałem, wystawiłem z bagażnika. A do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że chcę dzisiaj zasiać trochę nawozu, korzystając właśnie z tego mrozu. Są pola, na które oczywiście, słuchajcie, będzie kłopot z wjechaniem, jak to wszystko puści. Znaczy inaczej, z wyjechaniem, tak? Bo wjechać to zawsze się jakoś wjedzie. Ale musimy najpierw co? Musimy zabić młodą na autobus, odmrozić te szyby w wszystkich pojazdach tutaj. Nie wjeżdżałem do obory. Umieszać paszowóz, wydoić meczki i przyjedzie kuzyn Michał, bo już nie chciałem siewki wyciągać. On już chciał u siebie nawozy, ma nowy nabytek do przyszłego roku. Przy okazji zobaczycie, jaki to nabytek. Może ktoś pojazd kojarzy, bo zobaczcie, jak to zamarznięty. Bo u siebie umiesiał na tym gromaszem na, słuchajcie, na poletkach wtedy, na pokazach, nie? Załączymy. Fajnie, bo ona ma webasto. To sobie załączymy. Proszę bardzo, cyk. I webasto jedzie. Wszystko się rozmrozi, lusterka. Zobaczymy, ile pokazuje w aucie. No, niby pokazuje minus 3-4, a myślę, że więcej jest. Przy okazji wam pokażę, co. Szybki są wszystkie. Udało mi się kupić w Agromie. Nie spodziewałem się tego, ale naprawdę Agroma we Włocławku na ulicy Spółdzielczej. Aż ich zareklamuję, bo mają wszystkie bardzo dobre ceny za wszystko i tak wyposażeni są, że no nie ma prawie rzeczy, których nie dałoby się u nich kupić. Skubańcy. Także na plus, że są szybki, na minus, że muszę je teraz odmrażać. Ale wolę odmrażać, żeby były. Jest i tylna. I słuchajcie, w zasadzie wszystko tutaj po remoncie. Nie wiem, czy nie będę musiał zmienić jeszcze, bo idealnie je pali i jeszcze idealnie nie chodzi jednej głowicy. Ponieważ zmieniliśmy dwie, gdyż jak chodził po remoncie, po tych przygodach, to tutaj spod kolektora leciała ropa. Myślę, że jeszcze tutaj z głowic pewnie będzie i też właśnie nierówno pali, jak jest mróz, nie? O, musimy go zapalić, żeby sobie... Nie się pochodzi, bo jak później... Słuchajcie... bo jak później włączymy paszowóz, no to nie chcę, żeby chodził na zimnym w takim obciążeniu, tak? Niech się nagrzeje i umiesza. Przez te dwa dni już nie chciałem wjeżdżać do obory, robić sobie tam... Gdyby to były śniegi, większe mrozy, pewnie bym tak zrobił. Zapalimy też kęsiora. Niech sobie puszczą, a w tym czasie, słuchajcie, będzie czas na kawę. Pięknie, niech se chodzi. Już jest. Wiem, że szkoda paliwa, ale te dwa dni jakoś przeżyję te kilka litrów. W sumie wszystkie sprzęty chodzą, tak? Przez kilka minut szyby mi porozmraża. Tu już widzicie, Toyota puszcza. Słuchajcie, Michał już przyjechał. Zobaczcie, jaki kawał grzmota. Żeby było łatwiej, muszę wam powiedzieć jeszcze dlaczego, bo odpowiedź, czemu pan Stasiu nie sieje? Pan Stasiu po operacji, słuchajcie, jest. Miał w styczniu operację na przepuklinę, bardzo duże rozcięcie, więc po tych dziurach nie będziemy go trząść. Na pewno zdąży jeszcze się wysiać, a my tutaj
Nie będę wyciągał tej siewki, Michał mi pomoże i zobaczcie sobie z napędem. Myślę, że damy radę wjechać na ten, na. Wsypiemy po tonie po prostu, aż na taką siewkę to... Że sypasz tony, chcę wyjrzeć, żeby wam coś pokazać. Nie będzie tego z daleka widać, może jak będziemy siać. Słuchajcie, no plaga. No jest kurwa plaga normalnie. Co dwa dni, trzy dni przychodzi 500, 1000 żurawi. Tam z daleka, może jak będziemy siać, będzie widać. Siedzą sobie, wyskubują pszenicę, cudawianki. No normalnie to jakaś heca jest. Ludzie się cieszą, bo żurawie są. Normalnie teraz tu będziemy, powiem o tym może później, dlaczego one przychodzą. A my ubierzemy się za ładowanie. Panie Michale, zrób piąteczkę do widzów ładnie, bo będziesz w internecie. Pojedynczo, Michał, zaczepimy, bo nie chcę, żeby tam tego bolca urwać, którego, nie? I jeden worek, wiesz, na brzeg, później drugi powoli, nie? Masz noża? To ja ci dam z kabiny, chodź. Chodź. Mesę. Pojedynczo wsypiemy, słuchajcie, sobie tonę. Po tych dziurach też nie chcę z toną szarżować. Nie będę przykładał paleciaka, żeby nie marnować czasu, żeby szybciej było. To sobie wsypiemy po prostu tym. Pojedynczo. Wsypiemy tonę, bo tam jest tak mokro, że może nawet nam się zarwać, słuchajcie. Wiadomo, że ciągnie się już na napad na 4, ale co by nam się nie zarwało pod kołami. Dlatego nie będziemy więcej. Wydaje mi się, że 6 baksów tutaj to weszłoby na luzie. Ale to zapytamy Michała. No patrzcie, no narobiłem sobie teraz. Rozerwał mi się. Zagadałem się mocno. Ale od dołu? Nie dojedziesz, że się tu wyleci. Ty, a jakbyś tu zajechał, ty może? Bokiem? To się resztę szybko wróci. O, odwaliłem numer, zagadałem się z wami, słuchajcie. Podjedzie, podcofnie mi. Szybko, jak dam do góry i tyle co wyleci, to wsypiemy szypą. Na wóz tani, to trudno, niech się rozsypuje. Widzicie, tak jest zmarznięte, że zagadałem się za niską niosą, żeby tam nie zawadzić. I zawadziłem o grudę i rozerwała worek, nie? Ale Michał podcofnie bokiem szybko. Jak uniosę tyle co wyleci, no to się mówi trudno. Michał! Bo tu bliżej mnie, ja dam do góry, a ty podcofniesz. Tutaj bliżej mnie, ja dam do góry i podcofniesz. No musi coś się dziać, bo by było nudno. Będziemy sprzątać szybą. Ale leci. No rozsypało nam się, trudno. Pójdziemy po szypę i wrzucimy. Zobacz, ogródę zawadziłem tutaj na ten, nie? Albo zagadałem się z widzami, widziałeś co to znaczy? Ile to poświęcę, nie skamerowanie? Ty szypę przyniosę jakąś. Bo to nie są tanie rzeczy. Jakby nie było. Ty jakiś odkurzacz przemysłowy to wciągnę. Bez problemu. Nie wolno się stresować. Ważne, żeby póki jest mróz rozsiać. Później już nadają na plusie. Koło południa, ale zanim to rozmarznie, to myślę, że mamy spokojnie czas. Dobra, chyba będziemy... O, nie chcę się złapać. No dobra, chyba nam się udało. Bez pomocy osób trzecich. Teraz będę widział, że do góry. Bo nie zmarzniętym, to by się worek omskał co najwyżej i tyle. Dramat. No ale...
tą toną chyba popędzimy na pole. Co by nie ulgnąć. 200 kilo na hektar myślę, że damy. Nie no, spokojnie, kurde. Hiperynem żeś wypiłował go chyba ty, Michał. Ja. Ile wchodzi? Z 7 baksów? No wejdź, to leci czego. No tak, tego to spokojnie. Tak. Ale już wiesz, tu bierze. No zobacz, jakie dziury właśnie są. Zmarzło to wszystko. Generał mróz. To u mnie nie jest znać, powiem. Słuchaj, co do... O, masz wpisane ładnie, saletosa. Dawka 200 kilo zrobimy, nie? Nie. Chyba 200 trzeba dać, nie? 200? Tak myślę, nie? Bo zobaczyłem, że pod kukurydzę mam jednego baksa, mam nośnika więcej. Aha. Tak braknie, to muszę wziąć do siebie. Co miałem rzec? Tu w prawo pójdę. Bo u Michała jest ten sam problem z drzewami. Tam są duże, słuchajcie, to jest jakaś, to jakiś park krajobrazowy chyba, Kostyńsko-Wrocławski, nie? Okolice Kowala. I właśnie tam, jak są te jeziora, to żurawie robią strasznie szkody. Wyrywają buraki, kukurydzę. Niszczą, więc tutaj, jak słyszę też to, że ktoś się cieszy w telewizji, że żurawie przyleciały, a one nigdy tak naprawdę nie odleciały. I cieszy z tego tytułu pałkę, no to... Chyba, że Michał ten ty być, a nie, to na koniec, nie, to koła. Tu jest najmokrzej. Tam nawet troszkę wody stoi, widzisz? No tak. No od tamtej strony zaczniemy od tego mniejszego kawałka, co siałeś, nie? A to wtedy tu już będziemy z najmniejszą ilością podjeżdżać, nie? Bo tu 5 hektarów nie ma, bo na pryzmę odeszło. A propos żurawi, może się nie poderwią, jak tam podjedziemy, albo poderwią, to zobaczycie, jak to wygląda. Tam myślę, że jest tam jest 2000. Tutaj, a jeszcze druga ich tura, to jest tam po drugiej stronie. Facet nie zaorał pola po kukurydze. I właśnie co? Co do tego idzie, te ptaki się przyzwyczajają, że mają łatwe żarcie i sobie to zapamiętują, nawet te młode ptaki, które już się nauczą, że tutaj jest łatwe żarcie i później z takich ktoś zasieje kukurydzę i one będą przychodziły, będą wyrywały kukurydzę następną, będą srały i później ktoś powie, bioasekurację, kury rejestrować, 5 kur, czy tam 10 kur, żeby nie było ptasiej grypy, bo u nas jest mnóstwo kurników w okolicach. A tak naprawdę to okant dupę potłuc, jak to jest, jak te ptaki, które tu przychodzą, to przenoszą, nie? Ja jak oni chcą się zająć, to niech oni się zajmą takimi właśnie żurawiami. Cudują, nie wiem co, bo kiedyś kilka odlatują właśnie, bo samochodem ktoś jedzie. Także nie pokażę wam, ale może... Tu, no tutaj to jest 2000 jest jak drut, nie? A po drugiej stronie podejrzewam, że się znajdzie. Bo widziałem, jak leciałek ty jechałeś. A mozły jest mnóstwo, przetanio się kupiło. Ciągnik stoi na dworzu, bo wszędzie zboże zasypałem, bo chciałem mocno zarobić. Zarobiłem. Z koleżą nadal. O, widzicie, gęsi siedzą u mnie na pszenicy. Jeszcze i gęsi przychodzą na dodatek i one tu cały czas bytują. Tutaj patrz, koniec jest, nie? Jak ten rządy kukurydzy, co wystaje, nie? Ale dama się trochę nadłoży, to w dupie, Michał. Nie będzie się w tym... Nie, już to nie... I to teraz możemy się do tego, słuchajcie, odnieść, bo tu Michał sobie coś ustala. Możemy się teraz odnieść właśnie do ekoschematów i do siewów bezorkowych. Teraz zobaczcie, ktoś zasieje, o gąski też mi tutaj siedzą, ktoś zasieje w tę kukurydzę, za to Unia płaci pieniądze. Bezorkowo i te ptaki będą przychodziły non stop, nie? I teraz czy to nie, czy, dobra, wysiadamy. Słuchajcie, czy to nie jest świadome niszczenie rolnictwa? Mnie się wydaje, że tak. Gówno to da, a te ptaszyska da, ta gęsi tam cztery to gówno zrobią, ale uwierzcie mi, że jak usiądzie kilka tysięcy, 2-3 tysiące żurawi, jeśli mówię o kukurydzy, na takiej pszenicy, to zrobią spustoszenie totalne. I to się właśnie wszystko zmienia, bo te ptaki się wcześniej nie pojawiały u nas, ty. Owszem, więcej u Michała, ale mówi, czemu to on ma być pokrzywdzony w kółko, jak żeby ja też trochę dostał w tyłek.
ale to wszystko jest właśnie to, że słuchajcie, nie ma zaorywania. I teraz waga ci waży? Ile mamy na wadze? On nie ma, panie. A nie ma? Nie, on dostosowuje wysianie do prędkości. Aha, w ten sposób. Ja myślałem, że wagę ma. Myślałem, że ma wagę i bym zobaczył, ile straciliśmy na podwórku nawozu, nie? Czy 10 kilo, czy 5? Z kurzaczem przemysłowym się zdziała, słucha. Gąski sobie poleciały do sąsiada na pszenicę. Rozmawialiśmy, jak w zeszłym roku Michał kupił tą siewkę, to mówi, że po ranem miał godziutko jechać, to ile na godzinę jechałeś tą siewką? 40. 40 na godzinę. Do końca nic nie pokazywał, że nie nada, żeby się bać. Nie, no są niestety, no też właśnie tu jest siane bezorkowo, nie? Mam spełnione części ekoschematu. Dlatego tutaj, słuchajcie, siemy, bo niestety dalsze po tamtej stronie nie ma meloracji. No i później pamiętacie filmik z zeszłego roku, nie, dwa lata do tyłu chyba jakoś, jak urgnąłem się ją ręcznie. Chcę się tego jakby pozbyć problemu. Stąd też wcześniej siejemy. Druga dawka, to później na spokojnie pójdzie sobie. Na drugim kawałku z kolei 5-hektarowym chyba, jak go kupiłem, gazociąg kładł i tam, pamiętasz, tam jest mokro, uważaj, bo tam woda stała. I słuchajcie, chyba przerwana meloracja i na samej górze też milgnie. Ile tam się nakopałem praktycznie, no to szok. A, czyli jak prędko jedziesz, to on dostosowuje, co tak, nie? Zetnij, to z kosa zetnij. No. Technologia, ale widzisz, no. Ale to stówkę pewnie by trzeba było położyć. Znaczy, za ten dałeś chyba 70 coś, nie? Nie, 46. 46? Netto oczywiście. No ile metrów rozrzucenia masz nastawione? No 15, tak masz. 15 metrów. Tak, no bo są. Także tutaj mamy niecałe 5 hektarów, sypaliśmy tonę, bo odchodzą pryzmy z kukurydzą. No, kretowiny. Już mówiłem na filmie o tych kretowinach. Jak te zwierzęta funkcjonują, jeżeli jest mróz, to tu kretowiny są, powstają i ryją, nie? A no widzisz, to wszystkie przody wachliwe też są dobre, ale przyjechał teraz, no nazwiska nie wymienię, czyim ciągnikiem przywiózł nawóz wczoraj. Ten, bo dokupiłem do Mitsu Salekrosa. No już w klasie, klas prawie co nowy i w przód nie chodzi. Chyba akumulator hydrauliczno-gazowy rąbnął. Wiesz u kogo, nie? Te nowe wszystko. Nie ma jakości. Też ewidentnie, jak teraz ten mrozek zapał, że cały tu przeszły i zbuchtowały cały ten środek. Dawno tu nie jechałem, bo nie miałem potrzeby. No coś tam urośnie po wierzchu, poryły. Ja nie jestem co to za efekt, co tu urośnie. No to jak złodziej, nie upilujesz dziada po nocy. Szukały za resztkami kolb. Tu mamy producenta, jeżeli też pamiętam, co było siane. A na drugim polu jest ta Liberia, co ci mówiłem, nie? Nie mam jeszcze tablic, tam będą tablice. Wczoraj, rozumiesz, sobie ten, no
Ładowaliśmy obornik, tam inne historie. Kurier przyjechał, przywiózł paczkę, myślałem, że dziewczyny coś zamówiły. Patrzę, hyperin. O. O, mówię, jakiś chłopaki płyn przesłali na wytestowanie. Otwieram, a tu płyn, rozumiesz ten. Nie, no tak, można powiedzieć. Cała paczuszka wyładowana tym energetykami hyperina. Także przyniosę ci, jak będziemy na drugie pole. Także z tymi ekoschematami, słuchajcie, to będą jaja. Jak berety. Ja to się śmieję, że mówię, jakby ci tu gdzieś dalej obornik wozić, to będę woził, wiesz. Z case'em małem będę wrzucał. Dużym będę rozwoził, a Monika 60 będzie zaorywać. No, żeby się zmieścić w tym czasie. To wszystko wymyślają ludzie, którzy nie mają bladego pojęcia o rolnictwie. Typu pani Sylwia Spurek. Pozdrawiamy panią europoseł. Że niech ona nie zabranie ludziom mięsa, jeśli sama nie chce, to niech nie je, nie? Bo człowiek nie jest krową, żeby wpierdzielać trawę, liście czy inne tam paprotki, nie? Przecież tam. Patryk nabył Czajkowskiego do siewu pasowego. Także będzie chciał świadczyć usługi. Już wam mówię od razu, jeżeli ktoś był zainteresowany siewem kukurydzy buraka cukrowego na ten moment, no może tak wiadomo, że posiany, chyba że ktoś tam rzepik sieje. Uda się może pokazać tą maszynę. Na 3 metry będzie robił, no bo ten John Deere, który nowy kupił, ma 285 koni i na 12 łap, no to by chyba nie dał rady. To żeśmy rozmawiali. Nie wiem, trzeba koleje zrobić, żebyśmy nie urnęli, a kolejek zrobimy to w nosie, słuchaj. No i tak jest, wiesz. Nie, przejdziemy. Ludzie, woda stała tylko troszeczkę. Bajka. Muszą jakieś straty być, nie? Ale duże się nie zrobiły, troszeczkę tylko zrobiły. Kawałek. 60 bym tu siedział już. Nie ma napędu. Nie, no słuchajcie, no i tu jest tak, że naprawdę dopiero bym tu mógł wjechać koniec kwietnia pewnie, nie? No to jaki sens, nie? Jak zostaną dwie koleje, to komu to będzie przeszkadzać w miejscu, gdzie ta pszenica i tak tam i wymiękka jest najgorsza, nie? Tak naprawdę. I co, pokazuje ci, że wysiał 968? 968 kg. No, czyli trochę zostało, to na podwórku zostawiliśmy niewiele. 488. No, mówię, 5 hektarów nie ma, bo odchodzi tam ta pryzma. Robić. No to nie wiem, gdybym miał wydać na nawet jakieś jumby, nie wiem, no 400 tysięcy, czy ileś, no przy tych niepewnych czasach, gdzie te krowy chowasz, za chwilę możesz nie chować, jaki to sens? Że gdybym krów nie miał, to bym miał tu równiutko. Bo bym zimą w ogóle, nigdy bym pojechał, to po flaszkę do sklepu. No jedynie osobówką byś jeździł, a co? No. A wszystko to powoduje to, że uwierz mi, że w takie pogodę, to zobacz na plutyczach, to przykład marny podaję wprawdzie, ale no tam nawet krowy rozrobią błoto, nie? Gdzie chodzą, a gdzie nie jeździsz, no to wiesz. Normalne, nie? Także słuchajcie, zaraz się nasypiemy, pojedziemy na drugie pole, a żeby rozumiesz ten. To długo nie było, to najpierw tam kawałek, to pokażemy, jak wyjdę z ciągnika, jak Michał sieje. Michał! Tu jest pieniądz! Czuć pieniądz! Człowiek był chytry i głupi. Chciał zarobić. To się okazało, że stracił kupę kasy. Całe magazyny mam zboża. Wszędzie ja ciągnik stoję na dworzu. Wszędzie tam, także nagram wam może niedługo filmik, jak sobie robimy paszę. Kręcimy z firmą Ravio. Nie będę z ukraińskim zbożem, nie będę krów truł. Już po prostu brak słów na to wszystko. Tak, że po tym zbarzniętym nam wszystko się buja. Ale... Mam nadzieję, że tam się uda nie narobić kolejn. Nagram wam Zbierzku, bo oni się bieg wrzucę, żeby nie bujało. Jak było zawsze zboże, nie było roku, żebym nie narobił kolejn tam na tamtym polu. Może tym razem się uda nie zrobić. Ale jak widzicie, bardzo precyzyjnie
rozsiewa. To stosowaliście u siebie w jakich dawkach? Dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali w szukanie szyb za pomoc. Tak wam pokazywałem, udało mi się kupić. Więc powolutku, co by nie przesadzić. Jedziemy, zaraz dostanę nawozem, zobaczcie. Sypiemy na Liberię. Miejmy nadzieję, że tutaj kolei nie robimy. Zawsze co roku się tam na górce z tyłu wpakuje i zawsze narobimy sobie kolejne. Tam kolejny to pobierze, żeby chociaż rozsiać. Miejmy nadzieję, że nie powinno się. Pan Izydor wyszedł zobaczyć, co się dzieje. No nie będę biegał za nim, słuchajcie. Jak to wszystko zacznie tam ciepło być, to wam pokażę, jak Jokona tu ruszyła, bo naprawdę uważam, że ona będzie najlepszą pszenicą w tym roku. Z racji też, że wcześniej była siana na pewno, ale wyniki powinny być fajne, słuchajcie. Będę chciał coś tu dograć do tego vloga jeszcze, chyba że może jak nasiona dojadą z kukurydzy, coś, żeby nie było długo. Witam was w dalszej części vloga, żeby nie było, że tylko nawozy. To jeszcze pokażę wam, że wiosna się zbliża i zaczynamy, chociaż pada dzisiaj deszcz i pogoda nędzna, zaczynamy już ściągać materiał do siania, wiadomo. No i tutaj jedna z pryzm, towar leży, przybiera na wartości, prawda? Codziennie przybiera na wartości. Co to będzie dalej? Nie wiadomo. Słuchajcie, dojechało, co będziemy siać w tym roku, bo były gdzieś tam pytania. Dojechały dwie paletki nasion od Wronkowskiego. Będzie to, zobaczcie. Jedną musiałem postawić, przenieść na drugi magazyn, bo teraz kukurydza właśnie zjeżdża. Owiec poker, mieszanka gotowa, jęczmień, pszenica, owiec, w sumie dwa rodzaje owsa. Ta mieszanka nazywa się Alfa, czyli taką gotową mieszanaczkę możecie sobie kupić. Chyba 290 coś złotych, coś takiego, przynajmniej na tyle taką cenę miałem. Dwa rodzaje owsa, co ciekawe, pszenica w tej mieszance Arabella, jęczmień Avatar, owiec Poker i owiec chyba Reflex. Czemu są dane dwa rodzaje owsa? Nie wiem. Ktoś tak to właśnie fajnie sobie wykombinował. Zobaczcie, co Hulk tradycyjnie. Słuchajcie, jak co rozetniemy. Tradycyjnie jak co roku, naprawdę kiszonka jest Hulk Agro Start. Bardzo wartościową kiszonkę i bardzo dużo jej, bo pamiętacie, na każdym polu, co roku ją pokazuję, że te rośliny są bardzo duże, potężne i te kolby naprawdę czasami po dwie, no ale przyjmijmy, że jedna potężna kolba, czyli tej energii, tej kiszonce naprawdę jest mnóstwo. Jeszcze słuchajcie, dojedzie nowość, bo na piaskach jest jakaś nowość, sobie zamówiłem, się nazywa Star Lord i będziemy sieli 29T i będziemy sieli, słuchajcie, jeszcze 306P. No tamta naprawdę petarda w plonowaniu i te ziarno dość suche, fajnie schodzi, ale tutaj ta 250-teczka uważam, że no sprawdza się co roku. Sprawdza się co roku, bo ich naprawdę odmiana jest wybitna, już nie chodzi nawet o wielkość też, tylko że rośnie na każdej praktycznie ziemi. I rokrocznie, odkąd ją sieje, nie było już od kilku lat, nie było żadnych przygód, żeby coś, słuchajcie, nie wypaliło z tą odmianą, nie? Czyli tak naprawdę z czystym sercem wam polecę, ale namawiam każdego, żeby spróbował sobie, nawet jeśli jest przekonany gdzieś do swoich odmian. Broń Boże, nikogo tutaj, słuchajcie, nie namawiam, żeby rezygnował, ale po prostu niech nawet spróbuje sobie gdzieś tam hektarek, dwa zobaczyć i będzie miał porównanie, bo naprawdę ta odmiana nie zawodzi. Dobra, słuchajcie, nie będziemy długo gadać, bo tam już jest materiału nagrane dużo, żeby ten vlog nie był za długi. Postaram się być w piątek w Kielcach. W piątek. Postaram się.
Jeżeli wszystko wypali, to w piąteczek. W piąteczek się widzimy w Kielcach. Myślę, że vlog dzisiaj, jutro się ukaże. Dzisiaj mamy 10. Rzekomo dzień mężczyzny. Także panowie, wszystkiego dobrego. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia albo w Kielcach. Mam nadzieję, że w Kielcach, w komentarzach napiszcie, z kim się widzimy. Chyba, że mówię, ale to jest na 90%. Także ja się z wami dzisiaj żegnam. Także widzicie, że nie tylko niektórzy z was mają zboże, bo ja mam wszystko w magazynach. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Bądź w Kielcach, bądź w kolejnych vlogach. Cześć!